pewno bardzo mocny przeciwnik, ale nie weszliśmy dobrze w mecz. Troszeczkę nie trafili z przełożeniami, także no, to, ten początek zaważył o mecz. No, początek był podobny, można powiedzieć w cudzysłowie, podobny do meczu z Toruniem, żeśmy zrzucili swoje warunki. Niemniej no, to był troszkę odmienny, bo jednak warunki pogodowe inne trzeba było zadziałać. Troszeczkę może byłoby zagadki, ale było dobrze. No ale nie mogę przyjść obojętnie do błędów, które się powtarzają, czyli wejście, rozegranie drugiego łuku i wejście w pokłosie tego, zostawienie miejsca w drugim łuku, gdzie nas Madsen tam kilka razy minął. To samo nie możemy, jeżeli wygrywamy start, nie możemy jechać gdzieś pod płot, bo tam jest wygodniej, to jest krótsza droga, tutaj przeszkadzamy. Ja bym może zaskoczył, myślę, że zawodnicy za nisko pojechali, przestrzegałem ich o tym, że tu trzeba mieć troszeczkę mocniejszy motocykl, nie można mieć takiego bardzo słabego i dlatego Gorzów te pierwsze biegi szybciej wyskakiwał ze startu. Tutaj dramaturgii troszeczkę było, no, zaimponował na pewno Anders Thompson, dwa ostatnie biegi, 13, 15 rozegrał jak profesor. Chyba o to chodzi, żeby przy przegranym starcie znaleźć taką ścieżkę, żeby wyprzedzić, choć tu widzieliśmy, czy Michalsen, czy Madsen, Woryna, w niektórych wyścigach też Matt Hansen potrafili napić troszeczkę krwi, może nie troszeczkę, nawet dużo, ale nie, no, mecz był, można powiedzieć, w cudzysłowie pod kontrolą, ale jeden bieg w końcówce mógł spowodować przegrany, żeby się zrobiło ciepło. No na pewno nigdy z porażki nie będę zadowolony. Szkoda mi, mówię, Maxa Dramika, bo naprawdę bardzo trenuje, robi wszystko i mówię, no na razie tych punktów nie ma, ale jestem dobrej myśli, myślę, że w następnym meczu już teraz to zagra. No trzeba czasu troszeczkę, no nie od razu Kraków, jak to mówię, zbudowano, oczywiście to jest, można powiedzieć, doświadczony zawodnik i tak dalej, ale wszystko jest nowe i sprzęt jest nowy i warunki są zmienne, na pewno trzeba by wymagać, ale wiedziałem, że bieg muszę postawić na biegu 14, bo wiedziałem, że ta adrenalina w uzłość sportowa była tak duża i takie korekty poszły w motocyklu, że musiało być dobrze i z tego drugiego pola, które było dzisiaj kiepskie, jako jedyny wygrał start i dowiózł te punkty do mety, już nie zrobił tego błędu, co zrobił w poprzednim wyścigu. Więc spokoju trzeba, troszeczkę spokoju, nie można. My potrzebujemy spokoju. Wy jesteście od tego, żeby oceniać, pytać bardzo dobrze. I tyle, no, a my musimy robić swoje. Czyli Martin startuje w tym sezonie tylko na nowych jednostkach, czy ma też gdzieś tam... Wszystkie, no jednostek jest sporo czasami, jak jest dużo, no ale trzeba po prostu to wszystko znaleźć, które będą odpowiadały, no. Bierzesz jednostkę na dany tor, które według uznania pasuje, no i czasami to trzeba pogłówkować, no. Ale myślę, że on ma bardzo szybkie, dobre motocykle, to trzeba to wszystko zgrać.